Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Przychodzę do Was z kartą na dzień dobry, czyli na kolejne 24 godziny. Karta ta jest przeznaczona na 18 sierpnia 2023 roku, ale pamiętajcie, że tak naprawdę są to czytania bezterminowe, więc kiedy na nie traficie, będą przeznaczone właśnie dla Was. No i 100 lat, 100 lat, wszystkiego najlepszego, jeżeli obchodzicie dzisiaj urodzinki. Niech się spełnią Wasze marzenia, niech Wam się darzy, kochani, wszystkiego co najlepsze. No, i zobaczmy dzisiejszą kartą na dzień dobry jest Król Mieczy. Mm -hmm. No, troszkę powiało chłodem z tej karty, co? <laughs> Ale Król Mieczy to przede wszystkim rozum, analiza, mądrość, inteligencja. Prawda, też jak najbardziej. Król Mieczy reprezentuje bycie liderem. Prowadzenie innych, bycie prawym liderem, tak? Osobą, która zawsze dąży do prawdy, do sprawiedliwości, jest szczera, wykorzystuje swoją mądrość, swoją inteligencję, żeby zdobyć to, czego pragnie, zdobyć to, czego chce, żeby kierować innymi w sposób rozsądny, w sposób właśnie mądry. I w sposób sprawiedliwy, kochani król mieczy, może oznaczać, że dzisiaj wejdziemy w rolę właśnie takiego lidera. Może trzeba będzie coś przeanalizować, może trzeba będzie dokonać jakiejś decyzji, może trzeba będzie z kimś przeprowadzić jakąś ważną rozmowę, może trzeba będzie kogoś odciąć ze swojego życia albo coś. Odciąć ze swojego życia. Król Mieczy mówi o tym, żeby właśnie się nie wahać, tylko robić to, co dla nas dobre. I czasami szybkie cięcie jest mniej bolesne niż takie rozciąganie czegoś w nieskończoność. Król Mieczy zachęca, żeby dzisiaj trochę wyciszyć emocje, serce, a bardziej działać za pomocą rozumu, za pomocą głowy, sprawdzać wszelkiego rodzaju informacje, kierować właśnie się prawdą, kierować się szczerością, analizować różne struktury. Różne sytuacje, i podejmować rozsądne decyzje, tak? Zgodne z sobą, ale oparte właśnie typowo na, na mózgu bym powiedziała dzisiaj. Kochani, król mieczy może oznaczać um, ochłodzenie się stosunków z innymi ludźmi? Um, dlatego, że właśnie no właśnie to jest kwestia albo wyjaśnień różnych, albo Dążenia do jakiejś prawdy. Mm. Albo poważnych rozmów, które może nie są zbyt przyjemne, ale które prowadzą do pewnego rodzaju oczyszczenia. Także dzisiaj coś takiego, kochani, może się dla Was y, wydarzyć. Jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, król mieczy jest dobrą energią. Król mieczy mówi o awansach, mówi o podwyżkach, mówi o wejściu na wyższy szczebel kariery. Więc coś takiego może się dla Was przydarzyć. Dla części z Was, kochani, oczywiście, jeżeli prowadzicie jakąś swoją działalność, jesteście szefami, no to dzisiaj mogą czekać Was właśnie takie ważne decyzje. Może odnośnie dalszych kroków, może trzeba będzie przeanalizować jakiś projekt, może trzeba będzie przeprowadzić jakąś poważną rozmowę z jakimś swoim współpracownikiem, może trzeba będzie kogoś zwolnić, może trzeba będzie komuś dać taką reprymendę, bym powiedziała. No, tutaj trzymamy te nerwy na wodzy i kierujemy się przede wszystkim prawdą, faktami i dążymy do odkrycia wszelkich faktów, szczególnie jeżeli chodzi o osoby, z którymi mamy do czynienia, ale również jeśli chodzi o decyzje i różnego rodzaju sytuacje. Kochani, jeżeli jeżeli pracujecie dla kogoś, dzisiaj no możesz was wziąć tutaj na dywanik, może wam coś wyjaśnić, może was. Od was czegoś oczekiwać. Dla części z was, no niestety, król mieczy może oznaczać zwolnienie, a dla części z was po prostu rozmowę, przeanalizowanie czegoś i może dalsze wskazówki na dalszą współpracę, tak? To nie od razu musi oznaczać właśnie, nie wiadomo, jakie zwolnienie. Król mieczy dla osób szukających pracy może oznaczać, że będziecie dzisiaj mieli jakąś rozmowę kwalifikacyjną, w którym trzeba będzie wykazać się właśnie inteligencją, mądrością, doświadczeniem. Możecie Mieć styczność właśnie z szefem, z osobą, która nie okazuje emocji, która na pozór jest bardzo surowa, ale mówię, to jest, to jest sprawiedliwy szef. To jest sprawiedliwy szef, sprawiedliwa osoba, więc ona osądzi was na podstawie tego, co naprawdę umiecie, a nie przyjmie was za piękne oczy. Więc tutaj będziecie musieli wykazać się, no tak jak powiedziałam, mądrością swoją, tak? Albo tym, co się nauczyliście w trakcie studiów, w trakcie szkoleń różnych i tego typu rzeczy. Kochani, jeżeli chodzi o sprawy relacji, sprawy miłosne, no tutaj może powiedzieć chłodem w tym, w tym dniu, może powiedzieć chłodem, mogą czekać was właśnie poważne rozmowy, wyjaśnienie różnych spraw. Z jednej strony, król mieczy mówi właśnie o odcięciu się od tego, co nie służy, więc jeżeli macie do, coś takiego do odpuszczenia, jakiejś sytuacji z przeszłości, jakiejś sytuacji, które między Wami się teraz dzieją, które nie fajnie robią w waszym związku, jest szansa, że dzisiaj to odetniecie. Na dobre, dziękuję, do widzenia. Nie wracamy do tego więcej. No ale król mieczy może też oznaczać e, rozstanie dla części z Was, więc jeżeli Wasz związek już wisi na włosku i część z Was nie widzi tutaj dalszych perspektyw, dzisiaj możecie porozmawiać szczerze z partnerem, z partnerką i podjąć decyzję, że jednak e, czas, się, czas się rozstać. Ehm, tak jak mówię, Król Mieczy jest um, mało emocjonalny, on ma ciepłe serce, on ma cudowne serce, ale kieruje się przede wszystkim prawdą, kieruje się przede wszystkim rozumem, kieruje się przede wszystkim analizą. Także dzisiaj, nawet w uczuciach, będzie przeważać właśnie rozum, cokolwiek by się tam nie działo. Kochani, dla osób, które są singlami, tutaj jest dwojaka wróżba. Z jednej strony, no może po prostu nic się nie dziać, to może być wasza energia, może niekoniecznie jesteście teraz w energii miłości i nie chcecie nikogo, Poznawać, jesteście skupieni na karierze zawodowej, jesteście skupieni na odcinaniu czegoś ze swojego życia, jesteście skupieni na zupełnie innych rzeczach niż miłość. E, więc, no, w takiej sytuacji powiedziałabym, że Król Mieczy nie przyniesie Wam nic do Waszego życia, przynajmniej w dniu dzisiejszym. Dla osób, które jednak szukają miłości, taki król mieczy szczególnie mówię do moich pań, bo tutaj panowie, bym powiedziała, że właśnie możecie być właśnie w tej energii królem mieczy, czyli nie, dziękuję, dystans i tego typu rzeczy, ale kochani, dla moich pań może taki, taki król mieczy pojawić się na Waszej drodze. Może to być osoba po przejściach, może to być osoba po rozwodzie, może to być osoba na pozór bardzo chłodna, ale tak jak wcześniej wspomniałam z cieplutkim, miękkim sercem, tylko do którego trzeba będzie się trochę dokopać. Osoba na jakimś wyższym stanowisku, która naprawdę musi poznać kobietę, z którą się spotyka, z którą się angażuje tutaj w jakikolwiek związek, zanim otworzy swoje serce. Więc tutaj może wiać takim trochę dystansem, mocnymi granicami od tej osoby, ale z drugiej strony, jeżeli naprawdę damy szansę poznać Taką osobę, damy sobie szansę, żeby poznać taką osobę. Naprawdę może nas to mile zaskoczyć w przyszłości. Także, kochani, dzisiaj dzień raczej pod znakiem rozumu niż serca. Nie zapominajmy o tym serduszku, żeby, żeby nie było tak, że dzisiaj cały dzień tylko analiza, analiza, analiza. Pamiętajcie, to jest główna energia, o sercu jednak nie zapominajmy. No, ale właśnie kierujmy się dzisiaj prawdą, szczerością, bądźmy szczerzy wobec innych, bądźmy szczerzy wobec siebie. Jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju sprawy, zawsze podejrzajmy za prawdą, za prawdziwymi informacjami, sprawdzajmy wszystkie umowy, zanim je podpiszemy, sprawdzajmy wszystkie fakty, zanim kogokolwiek ocenimy, zanim wydamy, że tak powiem, jakiś osąd na temat kogoś, albo zanim kogoś odetniemy ze swojego życia. Tutaj trzeba stanąć prawdzie w oczy, po prostu stanąć prawdzie w oczy, z innymi, ale też z samym sobą. Ponieważ król mieczy też mówi o odcinaniu różnych rzeczy ze swojego życia, które nam nie służą nie tylko poprzez innych osób, poprzez inne osoby, ale też poprzez nas samych. Więc dzisiaj m, możecie stwierdzić, że czas, nie wiem, m, przejść na jakąś dietę, czas rzucić palenie, czas e, odciąć, nie wiem, coś, co jest negatywne dla mojego zdrowia, dla mojego życia. No, o tym też mówi król mieczy. Także też spójrzmy prawdzie oczy, jeżeli chodzi o nas samych, o nasze postępowanie, traktowanie naszego ciała, traktowanie samych, samych siebie, tak? To jest niezwykle tutaj ważne, więc prawda, prawda i tylko prawda. <laughs> Wszystkiego dobrego, kochani. Życzę Wam pięknego dnia. No i do zobaczenia. Pa, pa.